siema, jestem Michał, a to jest Watch Dog. Odrodziliśmy się tutaj po mojej śmierci, jak widać. No i idziemy. Jesteśmy jakimś zadupiu na ludziska. Ej, nie wiem jak się bije. Używam kółkiem, bo jakoś w San Andreas niedawno dałem. Ty, proszę nie bluźnić, a po drugie, nie po angielsku, a po trzecie, tu się nie tańczy. Bo się nie trafi. $48 i nowy pojazd zyskaliśmy, czyli ten. O lol, ale on ma niezły... O lol. Dobra, tutaj był fajny samochód. Chociaż już go nie dogonimy, bierzemy sobie Mitsubishi. Moim zdaniem to wygląda na Mitsubishi. Wiem, muszę sobie tego. Muszę sobie wykupić tą... No jest, dzwonię już na gliny, że ukradłem. Muszę sobie wykupić tą umiejętność otwierania drzwi samochodów, wiecie tym. Super. Ja ten. Zjeżdżać z drogi. Tak wyjadę stąd. Jest, wyjechałem. Rozwalcie się. Chyba ucieknę. Uciekłem. Zjeżdżać z drogi. Otrzymano punkt. Mam 6! Ej, lol! Mam 6 punktów umiejętności. Trochę podejrzane, no ale dobra, jazda. O, to jest fajne. To, co o czym wam tutaj mówiłem, to też jest fajne. Tych nie mogę. To jest fajne też, nie tamto, o to. To jest fajne. To jest fajne. Mam jeden punkt. To sobie weźmiemy. No, dużo miałam tych punktów, a nawet nie wiedziałam. Zobaczmy, czy to działa. O Jezus, jak ja wyszedłem. Weźmiemy sobie tego. O, proszę. Widzieliście, tak to się robi. Fajna jest ta umiejętność. I moja ulubiona piosenka. Boom. Dobra, to sobie wykonujemy jakąś misję, co nie? A nie tym. Na PlayStation 4 gramy sobie. Wcześniej miałam na PC, ale mi się PC zepsuł. Dlatego kupiłem sobie na PS4. To jest pierwszy odcinek. Nie pokazywałam wam początku. Teraz będę robił pierwszą misję. Bo teraz robiłem początek niedawno. I teraz sobie zaczynam. O, 2000 metrów. Dopiero teraz zauważyłem. A, i powiem wam taką ciekawostkę. Wiecie, że w każdych grach, gdzie są samochody i są lodziarki, to lodziarki zawsze robią ci utrudnienie. Posłuchaj, jedziesz sobie w misji, a tu nagle lodziarka ci wyjeżdża i giniesz. Bo na przykład wylecisz z samochodu. Albo samochód ci rozwali się. Zawalisz misję. Lodziarki są słodkie, a widzicie co robią. Sorry, że tak jeżdżę. A jeszcze się nie przyzwyczaiłem do Watch Dogsa na PS4, bo niedawno zacząłem sobie początek. Bo tylko na PC-cie umiałem grać na razie, co tu było. A. Jeszcze 1300, powiedzmy 20 metrów. Rozwalcie mnie. Robimy to? Robimy to? O, zlecenie Mucher.
Albo później. Później sobie to zrobimy. Najpierw zrobimy początkującą misję. metrów to mało. Już możemy faktycznie pójść na piechotę, ale... Dobra, pójdziemy na piechotę, bo nie chce mi się... Wiecie. W ogóle to w Watch Dogsie znam taki jeden fajny strój, który mi się bardzo podoba. Nie kosztuje drogo, chyba 500 dolarów. Czyli 2000 zł. A se pójdziemy piechotą zdrowiej niż samochodem, co? Zdrowiej. Nie bluźnić! Nie bluźnić, a ty co się? A nie, jego trzeba zabić. A nie, bo będę mnie policję gonić. A ja chcę wypełnić misję. Starszy brat. A, znam. Znam tą misję, pamiętam ją z PC-ta. Fajna ona jest. Trzeba tam rozwalić jakiegoś gostka, on będzie uciekał samochodem, ale nie będę wam spoilerować. Sami zobaczycie. Dobra. Zaczynamy misję, proszę państwa. Akt pierwszy, starszy brat. Czekajcie, zaraz wrócę. Jestem, dobra. Idziemy, dotrzyj. Kamera. O nie, schowaj tą broń. Dziękuję. Nie bluźnić. Nie lubię bluźnierstwa. Do roboty. Spóźniony jest. A tak w ogóle, przyjrzyjcie się jego czapce. Nie mam taką samą. Ona jest bardzo fajna i wygodna, powiem wam. Obejrzyjcie sobie go, specjalnie nie wyłączam. Stop watching out for you.
Dobra, powiem wam coś, posłuchajcie. Powiedzcie mi, czy chcecie, czy mam nie mówić na filmikach, czy mam je przewijać, czy nie. Powiecie. To jest ważne, bo nie wiem, czy mam zaoszczędzić czas. Niektórzy nie chcą. Happy birthday! A tak w ogóle, chcę wam pokazać fajną zabawkę, która jest tutaj w pokoju. Proszę. Oj nie! Przepraszam wam, obiektyw się zepsuł na chwilkę. Bardzo, bardzo, bardzo przepraszam. Z tym razem mam nadzieję, że to się nie powtórzy. A na serio, bardzo, bardzo przepraszam. Nie wiedziałam, że to się stanie. Innym się to nigdy nie zdarza. Ale wiecie. Jak to jest? No, don't let me interrupt you. Who is this? You think blogging caller ID will hide you? Listen, the police can trace this call. Oh, nice. I know where you live. How are the locks on those doors? Who is this? Why are you calling? Do you feel safe? Dobra. I się włącza muzyczka. Teraz trzeba będzie gonić. Pościg policyjny. Dobra, wsiadamy na jedno. Bierzemy go. Przepraszam, przepraszam, muszę jechać. Więc proszę zjeżdżać z drogi. Wiu, 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 z drogi. Pościg policyjny. Pościg. Drogi śledzie. Bo watchdog jedzie. O Jezus. Tak jak mówiłem, jeszcze się nie przyzwyczaiłem. Lol. Jeszcze się nie przyzwyczaiłem do Watch Dogsa na playce. Boom. Seriously. Dziękuję. Kasa. Proszę, mamy nową broń. Taki pistolet. Słabo. Bad boy. 17. Okay, well, I need your help then. Can you trace a phone call? How can I refuse my best pardon? Wait, what am I looking at here? It's from a guy who threatened my family. I want to know who lied to him.
Well, the call came from somewhere in the Loop District. And that's as far as I can see. Okay. I can hack CTOS inside the Loop. Then I should be able to pinpoint the source of that call. Let's do that. Loop's building a new CTOS center in the Loop. It's perfect. Yes, it tried to attack that center last night. We failed, and they just have more armed guards. So it won't be easy. Careful. You sound like my sister. Relax. Make sure I'm armed and dangerous. Nie, że on wybuchnie, czy nie. Misja wypełniona, proszę państwa. Jeszcze raz przepraszam za to, że obiektyw rozwaliłem. Więc trzymajcie się do następnego czasu. Nara. Możecie dać łapkę w górę i zasubskrybować. Nara.